lecę do kombajnu, nie? Szybki maniek. Siemanko mordeczki, tam bardzo serdecznie z tej strony Jan Nowicki, Rolnik Games, a to kolejny odcinek z Farming Simulator 2019 na serii Rolnicy Podlesie i dzisiaj ze mną jest... Szybki maniek. No dokładnie tak, mój drodzy, dzisiaj ze mną jest Szybki maniek, więc tradycyjnie się przywitaliśmy. Ja otwieram sobie bramę i zobaczę na szybkiego Mańka szybko, co tam robi ciekawego. Z tego co wiem, to maniek sobie tam... Nie, to w kombajnie, gdzie ja mogę być, jak nie w kombajnie. Właśnie, w kombajnie. Maniek teraz się bierze za cięcie naszego nowego kupionego pola, dokładnie jęczmienia. Widzę, że tam sobie, nie wiem, nawraca, czy tam, nie wiem, co tam robi. Każdy to jest kontynuacja poprzedniego odcinka po prostu, nie? W każdym bądź razie dzisiaj się zmieniło na odcinku tylko to, że obciąłem to nasze drzewo, żeby nie kolidowało z budynkiem, bo wybudowałem naszą gospodarkę, nową stodołę. Otworzę ją, ponieważ w dzisiejszym odcinku ja się zajmę prasowaniem już słomy. Kupuję sobie prasę Sipne kostkującą i będę sobie prasował słomę, a tutaj właśnie jest taki plan, żeby tutaj właśnie układać kostki, słomy i tak dalej itd. Ale co zobaczycie na odcinkach, będziemy z Mańkiem zbierać na przyczepę, nie? Dobra, to ja sobie biorę naszego Urusa C360 i oczywiście sobie od razu kupuję prasę, żeby już tam podjechać i już podpinać prasę, żeby już nie przeciągać odcinka. Technologia belowania szukamy sobie prasy sypła. Pokosy, piękne pokosy tu są. Kostkująca i lecimy. O kurde, aż Perkins mi... Czy nie Perkins, tylko mi 60 gra za tym. Wiesz, to Perkins. Nie Perkins. Dobra. A będziesz prasował to pierwsze pole, co kosiliśmy ostatnio? Tak, będę spróbuję te piramidy sprasować. To znaczy, że w jednym miejscu wyjdzie chyba... Jakbyś kupił widły, to może by to rozrzucił jakoś, nie? Trochę. Powoli pojadę, to będę powoli to zgarniał. 20 B pewnie w jednym miejscu, no ale trudno, będzie piramida B. Dobra, my lecimy właśnie po naszą sipmę. O, jest tutaj chyniek. Będę dalej ten pije pod tym sklepem, nie? Nie, gdzie chyniek czy Marian to był? Marian! Marian! Bo nie, bo u mnie na Lipinkach jest... Bo u mnie jest kurna... bo u mnie chyniek był kurna. Na... U nas połowa wsi to są Mariany, nie? No to nie wiem, to u mnie był chyniek. Też taki kurna podsklep. Chyniek! Dobra, to niech się będzie kurna Marian tam, nie wiem. Nie znam typa. Dobra, to tak, ja sobie lecę już naszą prasą. Zobaczymy, czy coś nie jedzie. Kierunkowskaz i właśnie wyjeżdżamy. Dobra. Generalnie co tam ciekawego, no nic praktycznie, wczoraj zrobiłem live'a, kto nie widział, to zapraszam serdecznie. Robiłem speedruna w Farmingu 19. Bardzo fajna akcja, potem sobie ogarnąłem fajnie na patencie wszystko i sprawnie szło. Zajęło mi ten speedrun 2 godziny, 58 minut i ileś tam sekund, i setki sekundy. Wracając do tematu, jeszcze zapraszam na poprzedni, wczorajszy odcinek oczywiście, który wyszedł z Szybkim Mańkiem. Powstało jeszcze nowe... Okay. Nowe intro, więc piszcie w komentarzach, jak wam się podoba nowe intro. Wczoraj na szybkości zmontowałem. Intro jest według mnie dobre, strasznie, dobra. No, kozak intro, nie? Szybko montowałem. 10 minut montowałem chyba. Dobra, ja już właśnie napełniam pierwszą przyczepę. No to dobrze. Tam masz John Deere'a, w razie czego tam, wiesz, silos masz blisko to. A, to przyczep to mam... Dużo. Dobra, teraz tak, trzeba będzie tak zobaczyć, co tu się robi. To... Dobra, opuść ładowacz. Dobra, rozłóż prasa. Czekajcie, no co jest.
Dobra. No, dobrze, tu się zatepoluj się akurat dobrze nawet. Dobra, coś. No to nie wiem, dam sobie. Nie można narzekać. Dam sobie tepa na 10. Spróbuję to pracować jakoś. Dobra, leci. Gasimy światełka. To jest jasno, fajnie. Tak powiem ci, że tutaj o, będzie tych ociepek kurna trochę będzie. O, leci i wyleciała już pierwsza kostka, proszę państwa. Tylko to jest strasznie niskie to zboże i tak tej słomy nie jest za dużo. To po prostu nieco takie nabite. No, bo może nie było tak nawożone i taka słoma jest. No właśnie. Niskie zboże to mało słomy też, nie? Nie nawoziliśmy tego tak grubo. No bogato. No bo tak nowe pole, akurat to tam to nie nawoziliśmy my, tylko tam sąsiad. Tam to pole, co teraz pracuje, to było nawożone, tam tej słomy no. Było bardzo dużo. Nawet już dwie belki wypadły, nie? Dwie ociepki. O! I gdzie mamy skup najbliższy słomy? No czy my sobie to się musimy zgromadzić, nie? Już trochę, bo zwierzęta jakieś będziemy kupować. Aha, tak? Do magazynu będziemy zwozić sobie no, słomy, co? No, na stodołę. Tak potem, jest. A jak będzie dobra cena, to będziemy to wywozić najwyżej, nie wiem. Tak właśnie. Jest. Bo jak na sprzedaż to nie opłacało się kupować prasy, tylko wystarczyłoby samozbierającą, nie? Tak luźną słomę sprzedawać. Trzeba poczekać, aż pójdzie uczciwa cena. Zobaczymy, no. W sumie, która mamy, no to lepiej sprzedawać okrągłe bele, nie? Potem nie ładować samozbierającą lub coś. No, potem możemy nawet zrobić takie jak się nazywa... To się nazywa... okrągła bala to jest... No balot. Balot, no właśnie. Nie wiem, na końcu języka. I tu masz kostkę, nie? Prasa kostkująca. I kostkę się lepiej układa, nie? W sensie na przyczepce. No, powiedzmy. Będziemy nawrzucamy na przyczepę i będziemy rozładowywać. Zrzucę to, ja będę rozładowywał, no i potem wiesz, będziemy wydwykę układać jakoś. Dobra, powoli tutaj podjeżdżam tak sobie, tak trzymam sprzęgło i puszczam sprzęgło. Jakoś te piramidy bez prasy. Jak ci idzie prasowanie takich tych piramidów? No właśnie, staję w miejscu, przepuszczam słomę i znowu podjeżdżam co kawałek. Aha, w ten sposób. No bo by się zapchało. Pamiętam, że u mojego kolegi też były takie gęste pokosy. Jak zgrabił sobie. I powiem ci, że też jak podjeżdżał, tylko tak ino. Stał w miejscu, przeprasowało. Dobra. Włączam prasę i jadę dalej. Tak jest. Dobra. Ale się silnik zagrzał, nie? 60 się tak grzeje, pamiętam, że jakiś sąsiad nagrywałem orkanowanie, nie? No. 60 to sąsiad mówił, że i tak się zagrzała. To jest 60, że szok, że musiał teraz ją sami wyłączyć, nie? Na chwilę. Ja tam miałem kiedyś, kurde, lepszą przygodę ci powiem. No. Jak sąsiadowi się napierdzielił kombajn i ziarna mu nie leciały do zbiornika, tylko leciały razem ze sobą, wypadało wszystko na pole. Aha. Po awarii, no i potem wchodził, chyba nie zbierali, co się dało, nie? Łyżką czy tam czymś. Ja na więcej, żeby strat odzyskać. No. I to miał w klasie, miał być na klasa i tylko awarię miał. Serio? No. I to jest zapowiedź na opart. To trzeba przemyśleć kupno klasa. Poszedł po prostu pasek strzelił, który tam napędzał taką, co rozdziela. No wiem o czym mówisz. Wiem, jak się to, już zapomniałem jak się to fachowo nazywa. Tam jest mucarnia i jakieś tam różne rzeczy takie. No i tam właśnie strzelił pasek. A jeszcze kiedyś byłem świadkiem, jak się kombajn zapalił na polu, nie? Też to było, kurde, tak? Straszne. Nie było czego gasić. To był moment. Ciekawe. No ja jeszcze nie kojarzę. Sytuacji, żeby się na moich oczach spajczył kombajn, ale wiem, że... I to nie było w Polsce, to było w Austrii. A. W takim dużym polu, po prostu widziałem w dalach, jak się kombajn jarał, nie? Taka łuna biła po prostu. No, to się zdarza sami, no. Po prostu gdzieś tam się coś zatka. Powiesz, jak mają po 100 hektarów do kosza, nie no. No wiesz, sami się zatrze się już po tylu... Zużywa się maszyna, łożyska, to wszystko się tam zaciera, a słoma, to wiesz, no to tak... Ja by rzucił, nie, zapałkę do słomy, no i zaczyna się palić, no.
Tam jest też elektronika, tak to właśnie się kończy też elektronika, tam gdzieś tam zwarcie i też to się... Rężyn, ja znam sytuację z... Gdzieś na YouTubie słyszałem o takiej sytuacji, że kombajnce piorą zadu, nie? To na telewizji nawet mówili chyba. Jedziesz z kombajnem, no i pyk cię ten... Zaraz słowo, po prostu, nie? Ja powiedz mi, kupujemy... Jakoś przyczepę do tych bali, czy będziemy nie, myślę, że będziemy nawrzucać do tych, a te autosanki nawrzucamy. A jak nam braknie, myślę na te dwie autosanki. Na tego farmtecha to raczej nie, farmtecha to będziemy mieć, na przykład będziemy wywozić zboże. Chyba, że kupimy jakiegoś tam polską, nie. Jakąś wywrotkę, będziemy wywrotką wywozić na skup. Pojedziemy na przykład, ja na przykład pojadę traktorem, a ty pojedziesz traktorem, ja pojadę ciężarówką, jakimś kamazem, czy czymś tam. Kupimy jakoś polską wywrotkę, czy coś tam, może nie tam... Dobrze ci powiem, że nam pogoda siadła, a też nie ma, że nie pada, nie? No, no póki co tam nadaje tam pogodynka, że jest słonecznie na razie. Też się trzeba cieszyć, że nam tutaj pogoda skasowała. No słoma taka sucha, że się kurzy, ci powiem. Jest taki upał, że się pod podupie leje. No. Z bizona się kurzy, widzę, że tam aż siwo, że się praktycznie nie widać. No tutaj no, też... Jaja się kurczy. No, tak jest sucho, ci powiem. Ościu. Ale będzie... Jeszcze mi bije od silnika z bizona, mi ciepło mi bije, no nie kurde. No. Ty to wiesz, to jest ciepło, no. Choć nie masz tej klimatyzowanej kabiny, ale zrobimy ci taki... Ja to nie, pami, jak się rozpędzę do tej zawrotnej prędkości 10 km na godzinę, to jak wiatr we włosach. No to ja ci... No ale te wszystkie plewy lecą na ciebie, tak, ten gościu, co kojarzy takiego, co ci mówiłem ostatnio, co ogląda... Wyglądam jak murzyn czarny. Coś mi kiedyś wysyłałeś, tam operator bizona. Wie, pan ten, Wiesław, no. To mówiłem ci, nie, że mu kupili nową tą... Wyny na tą Polskę pan Wiesław. Kupili mu tą kabinę, nie? Widzowie tam. Wacławu. U niego był. I normalnie ma ta sklimatyzowaną, nowiusieńką kabinę z naglaka. No to by taką też możemy się zrzucić. W sumie hajs mamy, nie? Tam 600 parę tysięcy na koncie, to możemy się tam zrzucić na jakąś kabinę albo jakiś kombajn klimatyzowany normalnie. Elegancko tego, przeżegnasz się i polecisz w pole, nie? Już drugi zbiornik opróżniam. Albo zdejmiesz czapkę i tak dalej, no i wszystko wiesz. O, widzę, że zaboksowałeś coś. O! Dobra, wyłączę prasę jeszcze raz. Dobra, muszę powoli tak podjeżdżać. Chciałem się wbić, ale zapomniałem, że nie przejadę. Dobra. Dobra, to niech się sypie, a ja tam zobaczę do ciebie. Może cię popcham a, trochę. Tak, żebyś w miejscu nie sypał, tak żebyś rozsypał na po całej przyczepie, nie? Powiem ci, nie, no powiem ci, że kurde, ile tu jest bel. No bo tutaj, wiesz, bo ta gęsta słoma, no nie? Tutaj z tych, mówię ci, że będzie 20 belek, około 10 czy tam 15. Wow, tych... wow, ile bel. Te piramidy właśnie są takie gęste. Powiem ci, będzie trochę słowy z tego pola. O. Nie, dobra, coś ty... Ja lecę taką wajniczką. To leć. Ale powiem ci, że przez tego bizona coś się popsuło, nie? Tam, nie? Ale powiem ci, że to, tu na tym polu, gdzie teraz żniwuję, to będzie lepiej do prasowania, nie? No, pewnie tak, ale to może w następnym odcinku zamienimy się. Ja sobie polecę kosić coś tam. Czemu? Na to odcinku byś też zdążył jeszcze zbalować. No może zacznę, nie? Bo nie wiem, tam ostatnio mieliśmy 29 minut, nie? Tego tamtego odcinka. Z takimi chyba minimum się wydaje z farminga, nie wiem jak tam tobie się wydaje. No, to jest, no nie da się szybciej, bo to wiesz. Znaczy, na multiku to się lepiej ogląda, ponieważ no, jak na singlu nagrywa, no to tam ciężej, nie? Nie ma aż takich emocji. Więc to, no to masz równe pokoty, tylko pojedziesz prosto i wiesz, leci. No i nie musisz poprawiać tych takich piramid. Ale powiem ci, że po... Czekaj, bo muszę belki usunąć spod kół, bo tylko raz je zniszczę. Mamy jeszcze gdzieś pole? Mamy tam jeszcze z drugiej strony za farmą. Tam za farmą mamy, też chyba, nie no. Ma tam pszenicą chyba też. To też będzie kolejny odcinek, chyba że go pod za odcinkiem go zmucę. Albo spalimy live'a, nie? Albo na live, ale
w tygodniu najwyżej, no nie? Jak nam nie da się. No, zobaczy się jeszcze. Bo czasami możemy zrobić tak, że zrobić odcinek i potem live'a tego samego dnia. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, nie? Ale fajnie byłoby jakiś odpalić live'a i ponadrabiać troszkę tą serię, w sensie... Kwestia dogadania. No bo ty przez ten przestój, przez te załatwienia w tym tygodniu, no to tak troszkęśmy zatrzymali się. W ogóle sorry Mortki, że cały czas w sumie jedna seria na razie na YouTubie, co do od badylarza do gospodarza i jeszcze tam, jeszcze jedna seria z Farming 17, moje gospodarstwo w przyszłości też będzie niebawem na kanale. Myślę, że w tygodniu coś wrzucę już z singla, no z Mańkiem zobaczymy jeszcze, jak się dogadamy. Może Maniek się nie obrazi, jak sobie tam coś z singla jeszcze wrzucę swojego, bo tam trzeba coś ponadrabiać, no chyba, że Maniek... Wrzucę swoje serie. No chyba, że Maniek tam ewentualnie coś mi pomoże, ale wątpię, tam niektóre modyfikacje się mu bugują i nie działają w farmingu. Choć mu modyfikacje wszystkie dawałem tam mój modpack. No tak jest, ja sobie zapomnę, jakiś taki przyjechał tutaj pan na usługi i musiałem szybko wysiąść z Zetora, no nie? I musiałem mu belkę usunąć, żeby po niej nie przejechał. To była akcja, szybko przeciepływałem belki. To były fajne. W ogóle zawsze pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to zawsze normalnie do traktora sobie siadałem i jeździłem i orałem całe pole, nie? Tylko czy jako pasażer, nie? No, widzę, tu już masz tą stronę masz zrobioną, to jest gdzieś tam w środek. No, ten poprzeczny, jak to zrobiłem, to i teraz tylko te właśnie, te góra piramid, nie? No właśnie. Ale tu dużo jest tych bal. Ja nie wiem czemu, ale coś jest nie tak, coś się silnie chyba tak grzeje, że normalnie hopie. Tą prasą coś wolno jedzie. Strasznie. Hopie, ledwo tu daje Ursus. A przez ten mod właśnie, co się można zakopać, to też jest to. Ale to, no, ale to jest fajne, bo ja to zostawię, nie? To jest właśnie realne. Na z tego zeszłego odcinka, ten ostatni klip w intrze, to właśnie z tego odcinka z wczoraj. Do tego jeszcze serdecznie zapraszam. No tam było coś naprawdę co nie miara śmiechu. Przez chwilę jak się zakopałem, Maniek powiedział, coś ty to chłopie zrobił, gdzie ty bierzesz 60 do takich dwóch przyczep, nie? No kurde, przyczepa, dwie przyczepy po 10, to kurde, praktycznie załadowane. Nie no, cały zestaw miał, nie, przepraszam cię bardzo, ale cały zestaw miał. Cała przyczepa waży ileś ton, a jeszcze była naschwana do fulla jedna. No 12 ton było z dwoma zestawami, nie? Z czym do ludzi, panie, z czym do ludzi? Kościu, polska moc, chciałem dowolić, że polska moc to polska moc. Moc. Polski Agata, polska Paweł. Moc. Powiem ci, że tak. No. Jeśli miałbym wybierać bizona czy klasa, no. Chyba jednak wybrałbym bizona, wiesz czemu? No. Bo to jest kuwa idiotoodporny kombajn. No tak samo jakśmy z kolegą mówili w szkole, że 30 to jest idiotoodporny ciągnik. No, no nie ma, hopie, no nie ma we wsi, że kurde. Zakleszczyć biegi w 60, a w 30 to naprawdę hopie. W 60, kiedyś ktoś mi napisał na vlogu, że dobrze, że nie zakleszczył biegów w 60, no powiem ci tak, no w 60 szybciej zakleszczysz biegi, a rozkleszczanie ich jest bardzo czasochłonne. Widziałem, że na YouTubie ktoś zakleszczył 30, ale zakleszczenie 30 to naprawdę, trzeba być impossible mission, nie? Ale lepiej nie zakleszczyć, bo jak się zakleszczy biegi, to już potem roboty dłubania, rozbierania ciągnika, tam skrzyni biegów, to jest ciężka sprawa, powiem ci. Znam czy w 30 może nie, ale w tych. Wiadomo, że w tych nowych, zautomatyzowanych z rewersami, ciągnikami to jest wszystko łatwiej, nie? Na przykład ty naszym John Deere teraz tu mamy. Tam masz już rewers, tam masz tylko chyba na sprzęgło tam, bo tam jest albo automatyczny, nie wiem czy automatyczny, czy tak jak automatyczny i chyba i półautomatyczny, nie wiem, nie znam się na tych rewersach. Ale powiem ci, że tu ładnie na tym polu, ładny jest plon. Ile tam masz już? I praktycznie trzeci zbiornik zaraz będzie. No tak, wszystko ten. Wczoraj mój pracownik kosił, nie? Na challenge'u. Ładnie, ładnie. Tym bardziej, że nie było nawożone to pole, nie? No to kurczę. No nie wiem, no sąsiad nie wiem, czy tam nawoził, czy nie. No może się tam dało jakąś inną dawkę. No my staramy się, no może nie aż tak iść w ekologiczną. Powiem tak, chcemy dążyć do ekologicznej uprawy. Aczkolwiek bez nawozu się no nie da, no bo dwie dawki to jest minimum, aczkolwiek... Będziemy w plantacji kukurydzy. Staramy się dać jedną dawkę oprysku, tylko na chwasty, rzepaku i tak dalej nie desykujemy,
Więc to już jest naprawdę, powiedzmy, jakość rzepaku, w sensie pod względem ekologii, jest naprawdę bardzo dobra. Ja wolę sprzedać troszkę, bo się namęczyć sitem ręcznym, przesiać to zboże, albo coś tam, albo na suszarnię zawieść i mieć troszkę jeszcze plewów na skupie zawieść, niż potem dawać jakieś świństwo zdesykowane i potem ludzie jedzą normalnie margarynę i wszystko z taką chemią. Nie dość, że właśnie w samej produkcji chemia idzie, to jeszcze w tym. Miałem okazję właśnie jechać kiedyś do Bielmaru tutaj w Bielsku. Normalnie... Zapach margaryny. Ale powiem ci, ale tam czyli... Ja codziennie w robocie czuję, nie? Zapach tego Bielmaru. Ale... Ale powiem ci, że jak byłem na tym placu, tak dzikłem, jak tam tirami przyjeżdżają. I tam nawet nie John Deere, wszystko fajnie, takie duże ciągniki przyjeżdżają na Bielmar. A tam wszystko, maków biorą dla świn, no nie? Wszystko tam. O kurde, zakopałem się po gościu. Tylko muszę wycofać. A gdzieś tego widziana konserwował kiedyś w ogóle? No nie, no kupiłem go i no gościu, zresztą nie miałem czasu nawet, bo już go kupiłem prawie na żniwa, nie? Bo tak kurczę coś tam... Czekaj, bo się zakopałem gościu, nie? Czy nie kupię ci modu holu, nie? O kurde, poczekaj. Czekaj, bo tu się tak krzywo troszkę ta 60, no... Ta oś troszkę się ten... Nie mogę wycofać nawet. Troszkę spalę słomę, nie? Poczekaj. Czekaj, no, zakopałem się. Jadę sypać. Kurde, wpadka, ty, to jest kolejna wpadka, nie? Tego samego typu. O kurde! O, przejechałem po piramidzie. Nie wysyłmy w lepszy ciągnik niż to 60. No właśnie, ja jeszcze nie chciałem ci nic mówić, ale... Będziemy... Ona jest za słaba do takiego, kurde. Ale nie, bo wjechałem przez tą piramidę. Po prostu to piramidy są ten. To by jechało wszystko na glacy, tylko że po prostu przejechałem przez piramidę. Pójdź mnie tam, wpływać sobie jadę. Ty mi podepnij tą trasę. Ja pierdzie. Dobra, no, tak teraz mam. Kuj X. I X. Stań tutaj przy trasie i X. Pójdź mnie napiję. Czekaj, gościu, bo mnie zciąłeś teraz. Gościu. Gdzie się zbugowałem, nie? Nie zacząłeś pracować, bo nie podpiąłeś wałka, gościu. Ty znowu zapominasz o wałku. Mówię ci, stań przy trasie i X. Bez wałka odbioru mocy to nic nie zrobisz. Stoisz przy trasie, klikasz X. No i tak powoli, tylko podjeżdżaj tak co chwilę, no. Teraz, do przodu. Stój, podjedź, stój. Podjedź. Wiem, jak to się robi. Jedź. Teraz możesz jechać, dawaj. Dobra, kurde, to jakoś mokre na tym polu, a nie boksuje się. A nie, ja wiem, ten mod, ale mod, moim zdaniem, ten kozak, ten mod zostawiamy, nie? To jest kozak. Powiem ci mod. Wiesz co, jest widać po błotnika, że jest błoto, jest trochę dolane, nie wiem. A czym? Nie padało. Nie wyszło, wiesz. Nie padało, gościu, tylko po prostu... Ale musiało lać ostatnio kiedyś i nie wyschło jeszcze. Nie, no co ty. Powiem ci tak. O, czekaj, bo załapało jeszcze jakieś coś, nie wysypało całkowicie. Powiem ci tak. A, ty już pojechałeś przyszedłeś do Bizona, co? No, zamienimy się. Dobrze. To szkoda, że w tym się jakaś biegi nie ruszają, ale... Powoli jechać. Wiem, tego, że takie te buły takie. No i, nie, i przede wszystkim się stale nie przejeżdżać z samym ciągnikiem po bułach, bo wtedy nie wyjedzie. A nie musisz, masz dwie buły koło siebie i co zrobisz? No nie wiem, no właśnie. No, teraz będziemy już coś wiedzieć, nie wiem. Zrobimy coś
Ale kupimy sobie kombajn już inny z sieczkarnią i na kartopole, tylko będziemy na sieczkę robić najwyżej. Będziemy siać wszystko, pszenicę, tylko tam będziemy akurat sieczkarnię robić, bo nie wszystkie pola na słomę. Bo teraz akurat mamy bzona wersję bez sieczkarni, tylko z plandeką. I teraz tylko na słomę, nie? Ale powiem ci, wiesz co? Ale tam to pole, nie? Które będziesz kosił tam za gospodarstwem. To już... To skosi na słomę, ale my to zatalerzujemy, okej? Okay? No. Troszkę przeleży, zgnije, ja to zatalerzuję. Bo szkudę z tego pola będziemy mieć tu teraz samego, teraz to kosze. Już dokończono to chłopie będzie wieźle słomy. Patrz ile będzie tego tam miejsca. To ruszyć coś chyba nie możesz. No, żeż kurde, zaboksowałem i nie mogę. Kurde, ja wypierdzielam tą 60, ja tu zaraz podpinam jakiś inny traktor. To podepnij tego Ursusa. Jak odpisz ten wał od balarki? To daj, patrz. Pierwsze tak, pierwsze klikasz, najeżdżasz X. X? No. Czekaj, ja klikam teraz, X. Kurna gościu, zbugowałeś mnie. Idzie stąd. Idzie no. Stąd. Idzie stąd. Idzie stąd. Idę gościu. Dobra, zrób sobie to. Odrze mi to, ja zaraz podjadę jakoś. To idzie stąd, bo mnie zbugowałeś mnie gościu znowu. Idzie stąd. Już poczekaj, że kurde fix. Ja pierdzielę. Gościu, ścinasz. Próbujesz mnie. Nie mogę się ruszyć przez ciebie. Pierdnicze czekaj gościu gmy. Ja wezmę mocniejszy ciągnik, a nie jakiego 360. To może być Ursus, ale mocniejszy, a nie tak. A ja no właśnie 360 się pasuje, tylko że to nie akurat, no nie jest nasza wina, że to się tak... Nie obrażaj się, że tylko to jest po prostu wina tego... Daj mi uprawnienia do zakupu maszyn. I moja wina, że... A nie kupuj ciągnika nowego, tylko... Daj mi uprawnienia. Tak, a ja sprzedam to 360, ja ci powiem, który kupię. Daj mi uprawnienia. Nie dam ci, gościu. Tak, gdzie ty masz tutaj? Dobry. Czekaj, szybki maniek. Awansuj. Tak. Dobra, to jest tak. Widzimy tutaj duże ciągniki. Tak, wszystkie małe ciągniki. Dobra, jest. Tym na kolejny to pójdzie, bo to jest bestia. On ma mocy hopy jak... Ja wczoraj zrobiłem taki... 300 koni. Misję farm trackiem sobie. Będzie fajny, mały taki... Duży fajny ciągniczek. Tamten to się łatwo zakopuje, bo ma małe koła. Jest jeszcze Ursus 3512. Zgadnij, którego kupiłem. Któryś kupił? Pokaż. To jest taki jeden z moich ulubieńszych modeli. Pokaż. 1224. Pokaż. Ten duży taki. No dobra. W czerwonej wersji, no dobra, niech ci będzie czerwona wersja. Czerwona balarka, czerwony. Ja nic nie chcę mówić, ale mamy... On przez te buły to on przejedzie bez problemu, nie? Powiem ci tak, mamy dużo już pewnie minut odcinka, nie? Same? Ponieważ mamy koło właśnie 30 minut odcinka na pewnie ponad już. Czekaj, no widzisz, bo problemy na polu, no... Dopracujesz to, ja tu się postaram skosić to. Dobra, jedzie. O, patrz, opie, to przez te buły idzie jak czołg. No nawet to pole... No bo to 60... Normalnie. 60. Szłoby to wszystko normalnie na normalnych polach, to by szło to 60, tylko gościu, tylko... Nie moja wina, że takie właśnie buły powstały, przecież się zbugowało, nie? No ale to trzeba dostosować narzędzie do warunków, bo opie, to powstało. Nie mam ochotę kupić nowoczesny ciągnik. A to... Takie sytuacje... Wymagają wyjątkowych działań. A czy potem kupimy sobie jakiś, nie wiem, jeszcze wymienimy tego Ursusa... Nawet się nie muszę zatrzymywać za bardzo, tylko przejeżdżam przez te buły jak czołg. Tego importowanego ciągnik Ursusa wymienimy sobie na coś innego. Na coś nowocześniejszego.
jakiegoś New Hollanda czy coś. Potem będziemy robić już okrągłe bele, nie? No, możemy. Będziemy turem ładować. Nie będziemy mieć krowy czy coś. To będziemy turem ładować na tą platformę tam w stodole, na którą ci pokazywałem. Będziemy na dół pierwszy upychać, a potem jak już nam braknie miejsca, to na górę. Będziemy ściągać turem. What the fuck is going on? Ale nie, tym to bajka, chłopie, ty to byś miał zaraz prasowane wszystko. No to możesz zacząć już prasować, nie? Takie resztki to się zaora, nie? No to zatalerzuje się najwyżej. No, zatalerzuje się. Dobra, ja tutaj już kończę kosić powoli. To już tak dokończymy to, ty tam dokończysz prasować, tu nawet tu zaczniesz jeszcze. Jakby nie skończył jeszcze żniw. I na tym odcinku... Nie, to moje... Ten model już co to jest mój ulubiony, najbardziej go lubię pracować. No, to jest dość fajne takim no, kształtowo. Zajebiste. Powiem tak, na następnym odcinku ty sobie tam bardzo żniwujesz. Tam to pole. Ma to było 9? Nie, 19. Kiedy mi zrobisz przelew na konto? Przelew na konto? No ale to, że wiesz, te pieniądze znikają jakby, nie? A. No mamy wspólne konto sąsiad, no nie? Nic się nie bój, pieniądze ci nie znikają. No dobrze. Chyba, że będziesz potrzebował przelew... Nie wiem, no. Zobaczmy. To mi zrobisz, co? No, najwyżej jak będziesz potrzebował przelew na jakieś maszyny czy coś, to zrobię. Tak, to pięknie pracuje też. No ale fajnie wygląda ten Ursus. Fajnie, tak sprawnie pracuje i właśnie widać, to fajnie wygląda. Tak, tych właśnie PGR-ów, tych takich na takich starych filmach z PGR-ów. W ogóle nie wiem, czy powiem ci taką fajną ciekawostkę, kiedyś jak miałem mechanizację, to gościu nam pokazywał filmy na kasecie normalnie, jeszcze takie właśnie typowo PGR-owskie nagrania. Takie stare VHS do gościu. VHS. No, kasety VHS, nie? No wiem. Oby takie jeszcze... jakość nagrania była taka, opie, że... A no wiesz, jak było takie... Takie goniły. W kolorze, ale takie mrówki takie przeskakiwały. No to już była taśma zużyta. To. Ale powiem ci, że... Kaseta była zużyta. No. No nie mówię, raczej fajne było. Fajnie się to oglądało. Ja właśnie lubię takie filmy w takim starym klimacie. Rolnicze. Ogólnie jest godzina 13:23, więc powinno już być te 30 ponad. Godzina 13, a ja nie jadłem nawet ciast. No widzisz. O, upiekłeś ciasto. O jakim smaku? O smaku ciasta. Nie, o, upiekłeś placek. O jakim smaku? O smaku placek. A dobra, no są różne, więc... No to ogólnie chodzi o ciasto. Dobra, teraz tak, mordki, już będzie na pewno ponad 30 minut odcinka, no sorry, że taki dzisiaj bardzo długi, ale no, dzisiaj troszkę prac było związanych z żniwami. Na następnym odcinku ja sobie będę kończył prasować, Maniek, o, mi się te włączyły te buty. To nie będę kosił. Będziesz kosił? Będę ponurym żniwiarzem. No a potem, a potem ja sobie najwyżej, jak skończymy tutaj żniwa, to nie wiem, jeden nas będzie talerzował, a ktoś tam będzie już się starał na tym nowym polu, tam na drugim końcu wsi, poplon zasiać, na tym naszym nowym polu, które kupiliśmy już normalnie już to nowe pole, bo to wyszło, to pole co nas kosimy, to wyszło tak przypadkiem. Czy testowania, czy landy się bugują, czy nie, ale przy okazji mamy dodatkowe hektary, więc no już kasa była, no to... Kaj się musi zgadzać. Będziemy bogaci troszkę jak ekipa, no to... Dwa sąsiady, no to kurde, dwóch ludzi na gospodarstwie. Ta stodoła mi się podoba, jeszcze fajnie tak teren utwardziłem, więc myślę, że się wam mordki też podoba. No fajnie, fajnie komponuje się z tłem. Znaczy to jest chyba typowo jakiś niemiecki ten, ale są polskie budynki gdzieś tam. Polski gdzieś tam mam w modyfikacjach, ale ja już nie będę dodawał tam innych.
najwyżej na naszych ziemiach, jak nam braknie miejsca na rozbudowę, to poświęcimy jedną polkę to za gospodarstwem, tam gdzie byś kosił, tam zrobimy sobie jakieś tam rozbudowę, nie? Po parku maszynowego i bla 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 i tak dalej. Dobra, ja sobie już wysypuję tutaj sobie z bizona, więc tu się wysypuje. O, już podskoczył gościu na belce. Dobra, sobie zrobię za chwilę miniaturę. Maniak się tu ustawi do miniatury. Dobra, więc co? Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Łapkujcie, subujcie, ewentualnie komentujcie i na razie trzymajcie się do następnego odcinka. Elo, cześć. Cześć.